jesteśmy z gospodarstwa ogrodniczego Skus. Zajmujemy się głównie borówką amerykańską i jagodą kamczacką. I te dwie rośliny polecamy bardzo szczerze klientom. Ale to ponoć z borówką jest tak, bo sama jestem właścicielką, że wymaga kwaśnej ziemi i zawsze musi być sparowana, bo inaczej nie będzie owocu. Tak, borówka jest rośliną wymagającą. Przede wszystkim potrzeba kwaśnej ziemi i tą ziemię trzeba zapewnić w dużej ilości. A jak ją zakwasić? Przede wszystkim trzeba kupić kwaśny torf. Oczywiście są nawozy zakwaszające, siarczan amonu, siarczan potasu i inne jeszcze dostępne na rynku. Niemniej jednak ta podstawa, czyli ta ziemia musi być. Także tą ziemię musimy kupić w sklepie. Ja przyjmuję taką zasadę bardzo prostą. Ile ktoś kupuje sztuk, powiedzmy ktoś kupuje 5, to myślę, że najlepiej, żeby kupił 5 worków. Jest jeszcze jedna metoda. Można kupić sobie pasek do mierzenia kwasowości gleby. Jeżeli mamy poniżej 5, wtedy możemy sadzić. Mamy ziemię naturalnie kwaśną i wtedy będziemy mieć plony. Niemniej jednak większa część klientów musi tą ziemię nabyć po prostu. Czy już w pierwszym roku możemy się spodziewać owoców, czy tutaj wymagana jest większa cierpliwość? Znaczy, wie Pani, to jest takie podstawowe pytanie wszystkich klientów. Każdy by chciał już mieć owoc. Niestety krąży takie bardzo popularne stwierdzenie, najlepszy sadek, co sadził dziadek. Musimy troszeczkę poczekać. Niemniej jednak dosłownie 5 minut temu klientka kupiła już piękną sadzonkę z kwiatem. Także można się spodziewać jakiejś tam minimalnej ilości owoców. No, rekordowo klienci mówili, że mieli 5 na sadzonkach 3-letnich, prawda? Było ich czasem troszeczkę więcej przy dobrej jakiejś tam koniunkturze, że tak się wyrażę kolokwialnie. W każdym razie no, trzeba troszeczkę poczekać. Rozumiem, że każda z tych rzeczy wykonana jest ręcznie i mam takie coraz większe przekonanie, że tego typu zabawki wracają do mody. Jaka ich przewaga jest nad tymi zabawkami takimi klasycznymi kupionymi w sklepie? Myślę, że samo serce włożone w to wykonanie, nie wiem, są niepowtarzalne, każda rzecz jest inna i nawet jak się robi cały czas, powiela te projekty, to każda rzecz wychodzi całkiem inaczej i z charakterem. A skąd Pani bierze przepisy, projekty, to są autorskie czy gdzieś tam podejrzane? Na pewno inspiracja z internetu, ale praktycznie oprócz może dwóch rzeczy, wszystkie są moją kreską. Niech mnie Pan przekona, że tego typu zioła, tego typu przyprawy są lepsze od tych, które mogę kupić w sklepie. Myślę, że najważniejszym argumentem jest fakt, że nasza firma zajmuje się tylko i wyłącznie takim asortymentem. Jest on wyselekcjonowany. Osobiście też czuwam na tym, żeby te produkty były najwyższej jakości, spełniały wszystkie normy. Nasz zakład posiada wszelkie odbiory. No i te produkty, które ja tutaj przedstawiam Państwu, sam osobiście spożywam. Także ja jestem też gwarantem na to, że są one dobre, skuteczne. Tak jak wspomniany ostropes plamisty, w czystej postaci syli maryna, naturalna. Co to znaczy? Niech Pan wyjaśni, bo to takie sformułowanie... Nie każdy o tym wie, ale ostropes plamisty jest to nasze polskie zioło, jest to ocet. To, co się łapało psiego ogona. Jest on niesamowicie skuteczny, reperuje, że tak to nazwę, naszą wątrobę w sposób naturalny. Jest to produkt, który spożywamy, można go dodawać nawet do zup, do jogurtów, do śniadania, do musli, pomagając sobie i swojemu organizmowi poprzez wsparcie właśnie wątroby, która jest takim naszym głównym chyba organem w organizmie, odpowiadającym za nasze zdrowie, samopoczucie, poziom cholesterolu. Czy w takich fontannach ja potrzebuję stałego zasilania, jeśli chodzi o wodę? Jak jest z utrzymaniem tego typu fontan? Tym bardziej, że pleśnie, grzyby. Jak to czyścić, jak konserwować? Czy można stosować tutaj chemię, którą się stosuje do basenów ogrodowych, albo biocydy, takie preparaty, które mikrobiologicznie będą usuwały glony, nie? Także nie ma najmniejszych problemów z tym. Również będą usuwały kamień wodny, kamień, który się osadza z wody, nie? Tak samo. A jeżeli chodzi o podłączenie wody, to każda fontanna pracuje w obiegu zamkniętym. Po prostu jest zbiornikiem tak naprawdę i nie trzeba podłączenia wody. Ona cały czas krąży. A czy dzieci w momencie, kiedy dodam taką chemię, też mogą się bawić? No bo to ciężko jest czasem dziecko upilnować, by rączek nie włożyło i tak dalej. No tak, no dlatego się stosuje chemię basenową, taką do basenów ogrodowych. Jak stosuje Pani do basenów ogrodowych, to tak samo tutaj można, nie? Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Kto tylko może, zapraszamy tutaj pod scenę. Razem sobie pośpiewamy troszeczkę. Jak szalony, szukaj głowie takiej żony. Hej, 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 pod sadzami szukaj jej. Jeszcze głośniej, syczka! Ta dziewczyna
jest szalona, lecz z góralki dobra żona będzie dla mnie znowu siada. No to kochani, Kalina, jedziemy, hej! Zacznę od mamy. Dziewczyna zorne łaska miała. Hej, w kościele na drugą niedzielę, oj, będzie wesele. Będzie tam rodzina prześliczna, Kalina, i z nią się ożenie. Hej, w kościele na drugą niedzielę, oj, będzie wesele. Wypełnienia kuponu i wrzucenia do urny znajdującego się na stoisku sądeczanina kuponu z hasłem obrazującym sądeckie targi ogrodnicze. Te kupony wezmą udział w losowaniu stojącego tutaj filtra do wody ufundowanego przez pana Walentego Cembrucha z firmy CMMW. W tym momencie koleżanka jako sierotka zgłosiła się na ochotnika. Wylosuję wśród państw, wśród losów, które zostały wrzucone do urny, zwycięzcę. Więc tak, zwycięzcą konkursu na hasło sądeckich targów ogrodniczych jest pan Piotr Mordarski. W tym momencie chciałabym ogłosić również zwycięzcę drugiego konkursu. Ten konkurs dotyczył, znaczy to była możliwość zarejestrowania bezpłatnych biletów na przejazd komunikacją miejską, biletów rodzinnych, które były do odbioru w punktach obsługi klienta MPK na dworcu, na ulicy Kolejowej w Nowym Sączu oraz na Piotrka Skargi. Więc te osoby, które taki bilet odebrały, miały możliwość zarejestrowania tego biletu u nas w naszym namiocie sądeczanina i wśród tych osób wylosujemy w tym momencie zwycięzcę. Zwycięzcą jest, tak jak wspominałam wcześniej, hulajnoga elektryczna z kamerą sportową oraz futerałem na tą hulajnogę. Jest to cały zestaw ufundowany przez MPK w Nowym Sączu. Więc teraz po raz kolejny poprosimy panią Ewę, sierotkę, o wyciągnięcie kupony. Więc tak, zwycięzcą w tym konkursie jest pan Józef Olchawa, który zarejestrował bilet o numerze 005000.